program Pierwszy Wybór. Sławomir Matczak, witam Państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiali o mediach. Czy media publiczne, prywatne, media rządowe, czy media propagandowe, jakie będą przyszłe media? To jest program dla tych, którzy wiedzą, na kogo nie głosować, natomiast nie wiedzą jeszcze, na kogo zagłosować. Stąd moi goście, na których ja jako wyborca będę głosował, to jest specjalna karta do głosowania, urna, dlatego nazywa się program Pierwszy Wybór. Moim gośćmi są Piotr Gadzinowski, absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, pracował w ITD jako redaktor naczelny, następnie jako publicysta tygodnika Przegląd, Trybuny i dziś był zastępca redaktora naczelnego tygodnika Nie. Pełnił również funkcję prezesa Niezależnej Inicjatywy Europejskiej, był także w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jest wieloletnim posłem na Sejm, obecnie redaktorem naczelnym dziennika Trybuna i członkiem Stowarzyszenia Filmowców. Były wiceprzewodniczący Rady Programowej TVP SA i TVP Polonia. Okręg numer 19, Warszawa, lista numer 3, pozycja numer 40, ostatnia. I mój drugi gość, Krzysztof Luft, były aktor teatralny i filmowy, dziennikarz i prezenter Telewizji Polskiej, prowadził program Kawa czy Herbata. Były rzecznik prasowy rządu Jerzego Buzka, były dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Sejmu oraz były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rekomendacji prezydenta Bronisława Komorowskiego. Poeta, człowiek mediów, menadżer, okręg numer 19, Warszawa, list numer 5, pozycja numer 21, oczko. Oczko. Panowie, media publiczne. W Radiu Z przeczytałem takie zdania. Naszym obowiązkiem jest zdobywać środki na rozwój mediów publicznych, powiedział w poniedziałek w Łodzi wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Jak wyjaśnił, o inwestowanie w media publiczne dba każde poważne państwo. Jakie wyobrażacie sobie media publiczne po wyborach? Bez względu na wynik wyborczy, czy telewizja publiczna jest telewizją publiczną, czy telewizją rządową? Czy tego typu media, media obywatelskie mają rację bytu, czy po prostu wszystko wchłonie wszechobecny internet? Jaka powinna być telewizja? Pytanie do pana Gadzinowskiego. Ma pan około 2-3 minut. PiS ukradł społeczeństwu media publiczne, zamienił je na telewizję partyjną i dodał jej takiego sznytu narodowo-katolickiego. Po wyborach, po zwycięstwie sił demokratycznych, w tym także lewicy, trzeba będzie oddać społeczeństwu ukradzione dobro. Media publiczne są dobrem narodowym, są instytucją kultury, instytucją edukacyjną i powinny być tak traktowane. To znaczy, jeżeli będziemy już mogli zmienić te media, to nie tylko na tej zasadzie, że wymienimy osoby, które działają tam w sposób haniebny, ale zmienimy tą instytucję. Zacznijmy od tego, że te media powinny przede wszystkim edukować, spełniać misję kulturalną i informacyjną. Dotychczasowa obowiązująca ustawa o radiofonii i telewizji pochodzi z 1993 roku i jest po prostu zabytkiem legislacyjnym. Telewizja jest spółką Skarbu Państwa, która była taka rozkroczona między zarabianiem pieniędzy a spełnianiem misji. Lewica chce z mediów publicznych uczynić instytucję kultury, która będzie instytucją dla wszystkich, ponieważ telewizja publiczna, zwłaszcza, nadal, według badań, to potwierdzają badania Eurostatu, nadal jest największą instytucją upowszechniania kultury w naszym kraju. Zatem stworzymy telewizję, która będzie telewizją powszechną, pluralistyczną i posiadającą stabilne źródła finansowania. Dziękuję bardzo. O, jest i nasz trzeci gość, Jakub Stefaniak, od 2003 roku związany z TVP 3 Lublin. Pracował też w telewizji Puls. Z TVP Info, relacjonował liczne wydarzenia zagraniczne, zajmował się tematyką wojskową. Na przełomie 2014-2015 roku odszedł z dziennikarstwa i objął funkcję rzecznika prasowego Polskiego Stronnictwa Ludowego, okręg numer 20, okręg podwarszawski, lista numer 1, pozycja numer 3. Zgadza się? Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Rozmawiamy, pytanie było dotyczące tego, jak powinna wyglądać telewizja publiczna. Platforma Obywatelska.
Nie ma w Europie kraju demokratycznego, no nie znam krajów demokratycznych, w których nie byłoby mediów publicznych i to takich na wysokim poziomie. Powiem więcej, im demokracja ma się lepiej w jakimś kraju, tym te media publiczne są na wyższym poziomie. Lub też odwrotnie, te rzeczy myślę są ze sobą związane. Im są lepsze media publiczne, tym ta demokracja ma się lepiej. Nie chcę powiedzieć, że dlatego ma się lepiej, tylko że tam jest są dobre media publiczne, ale te rzeczy jakoś idą ze sobą w parze. No my niestety jesteśmy w tej sytuacji, że my nie mamy mediów publicznych w ogóle dzisiaj, natomiast demokracja też nie ma się najlepiej. A to, co my mamy dzisiaj, to są rzeczywiście, tutaj się całkowicie zgadzam, to są media, które stały się tubą propagandową, taką partyjno-rządową. I co więcej, to zostało wprost zadeklarowane, że tak ma być. Dlatego, że w tych minionych 30 latach, czy od czasu obowiązywania ustawy od 1993 roku, rzeczywiście w różnych okresach, z różnym nasileniem, różne grupy polityczne starały się wpływać na media publiczne. Natomiast zawsze odbywało się to w taki sposób, no jednak ze świadomością, że pewnych granic nie można przekraczać, że są pewne zasady ogólne, które jednak muszą być zachowane. No jednak to, że jednak to jest własność wszystkich, że jednak wszyscy mają prawo na przykład do tych mediów. To powodowało, że na przykład nawet w takim okresie, kiedy prezesem był pan Urbański, świętej pamięci, czyli w pierwszym okresie PiSu tak zwanym, no jednak na tej antenie Telewizji Polskiej funkcjonował program Lisa i funkcjonował program Pospieszalskiego. Dzisiaj już może funkcjonować tylko program Pospieszalskiego. To się stało dlatego, że tak jak przedtem pewne zasady czasem naginano, tak teraz powiedziano, że zasad nie ma, zasady nie obowiązują. Te zasady już nie obowiązują. Ja usłyszałem to kiedyś na posiedzeniu Senatu, kiedy pierwszy raz była uchwalana ustawa kadrowa i mówiłem im, że senatorom, że przecież takie bezpośrednie podporządkowanie mediów rządowi jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną, łamie wszelkie zasady i usłyszałem na to, że właśnie tak ma być, że o to chodzi, że media po to są, żeby wspierać rządzących. Media jakie są? No właśnie, każdy widzi, jak włączy telewizor. Jaki włączy. Pomysł ma na telewizję publiczną? A ja o publiczną. Pomyśle będę mógł jeszcze powiedzieć. Tak, proszę. Publiczną PSL. Przede wszystkim telewizja publiczna powinna cechować się pluralizmem. Powinna się cechować powszechnością i dostępem i obiektywizmem. Ja może zaskoczę panów, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą ja osobiście, będąc kilkanaście lat pracownikiem tej telewizji, doświadczyłem na własnej skórze, uważam, że powinien być na jej czele bardzo dobry zarząd. Niestety, telewizja publiczna od wielu, wielu lat nie miała szczęścia. Zarówno zarządów pierwszego PiSu, jak i za egzotycznej koalicji PiSu z SLD, bo i taka była w telewizji, w Krajowej Radzie, jak i przez ciemne czasy LPR-u. No ale także niestety na rządach Platformy i PSL skończywszy, bo to, co zrobił pan prezes Braun, który uważam, ale prezesem Zalewskim. Zresztą, obaj dobrali się jak w korcu maku. Uważam, że to było mistrzostwo świata w rozwaleniu tego, co przez wiele lat udawało się wypracować. Natomiast jakie media powinny nawet być? To, co było zrobione, nijak się ma do tego, co jest dzisiaj. No właśnie. Dzisiaj zgadzam się absolutnie, że tych mediów nie ma. To jest tuba. Myślę, że dziennik telewizyjny się nie umywa. Niektórzy twórcy tego programu kiedyś być może rechoczą gdzieś w jakiejś innej przestrzeni czy w innym wymiarze, jak widzą to, co dzisiaj robi ta ekipa. Z przykrością mogę powiedzieć, że częściowo są to ludzie, których ja jeszcze znam. Dlatego dziwię się, że do takiej sytuacji doszło. Jakie powinny być? No, na pewno powinny być zreformowane i zmienione. Dzisiaj główne wydanie głównego programu informacyjnego, czyli dziennika telewizyjnego, bo nie nazwę tego wiadomościami, musi zostać, mówiąc kolokwialnie, zaorane i zbudowane na nowo, bo dzisiaj telewizja publiczna straciła wiarygodność. I przede wszystkim musi być wiarygodna w przyszłości, no bo nikt jej dzisiaj już nie wierzy. Jest grupka osób, która głosuje na obecnie partię rządzącą i ona się zgadza z tym przekazem, który jest sączony dzień w dzień. Natomiast przeciętny Kowalski, który włączy ten bełkot, po prostu albo nic z tego nie rozumie, albo się zastanawia, o co chodzi, ale na pewno nie wierzy. Jeszcze to samo pytanie. W takim razie jak zbudować, jak telewizja, czy w ogóle powinna być telewizja publiczna i czy powinna odbudować wiarygodność? Telewizja publiczna musi być, bo powtarzam, to jest największa instytucja upowszechniania kultury, wiedzy i powinna być także największą instytucją, która upowszechnia rzetelną informację. I zgadzamy się do tego, że stan tej telewizji jest
po prostu skandaliczny. Jak odbudować wiarygodność? Chwileczkę. Z drugiej strony, nie wracamy. Żeby odbudować wiarygodność, trzeba wprowadzić przede wszystkim stabilne źródła finansowania. I telewizja, media publiczne mogą być finansowane jakby na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest podatek. W tej chwili jest to tak zwany abonament radiowo-telewizyjny, który nie jest... No nie działa. Jest fikcją. Który jest fikcją, który nie jest ściągany. Więc rząd dotuje telewizję poprzez dotacje budżetowe. Dotacje budżetowe są najprostszym sposobem, ale jednocześnie najgorszym. Ponieważ dotacje budżetowe uniezależniają media publiczne od aktualnej koniunktury politycznej, od aktualnej większości parlamentarnej. A poza tym no, zawsze może być tak, że Sejm uchwala dotację dla telewizji, staje poseł X i mówi, ale potrzeba jeszcze 50 milionów na remont drewnianych kościółków. Zabierzmy to telewizji. Który z posłów, z pań posłanek i panów posłów zagłosuje przeciwko remontom drewnianych kościółków? Dziękuję bardzo. Chwilę, no, dobrze. Tak. Ale wrócę. Jeszcze nie. Dlatego uważam, że telewizja, drugi sposób finansowania, to z budżetu, ale pośrednio. Czyli możemy zrobić tak, jak zrobiliśmy my SLD, kiedy zrobiliśmy ustawę o Polskim Instytucie Filmowym i kiedy wprowadziliśmy zasadę, że na polską kinematografię składają się ci, którzy zarabiają na polskich kinie. I możemy wprowadzić taką zasadę, że na media publiczne składają się, zrzucają się z budżetów swoich najważniejsze instytucje. Czyli składają się ministerstwa, składa się kancelaria pana prezydenta, składa się kancelaria Sejmu i Senatu. Każdy daje jakiś procent. Dziękuję bardzo. Platforma. Nie można wyważać otwartych drzwi. Moim zdaniem sposoby finansowania istnieją, są wypróbowane właśnie w tych krajach, gdzie to dobrze funkcjonuje. Ale czy wiarygodność odzyskamy? Ja już do tego chcę wrócić. Finansowanie z budżetu jest rzeczywiście, ono istnieje w niektórych krajach, raczej jako pomocnicze, ale istnieje. Natomiast ono rzeczywiście jest tak, jak tutaj pan powiedział, wadliwe z tego powodu, że uzależnia od decyzji rządzących. Natomiast ja bym wolał opłatę audiowizualną, ale ja uważam, że na dzisiaj nie ma możliwości rozrobienia w Polsce opłaty audiowizualnej, bo ona nie uzyska żadnej akceptacji przy takim poziomie spadku poziomu wiarygodności telewizji. Trzeba będzie wprowadzić finansowanie z budżetu na okres jakiś tam czasu, żeby można było odbudować tę firmę. Natomiast tak, to nie jest tylko instytucja kultury, to jest uproszczenie. To nie chodzi o teatr telewizji i upowszechnianie kultury i edukacji. To jest w ogóle instytucja pewnego integrowania społeczeństwa. Kultura jest oczywiście takim ważnym, jednym z ważnych elementów, ale to ma być miejsce, w którym spotykają się po prostu Polacy na bardzo różnych polach i które do nich należy. Co należy zrobić? No moim zdaniem oczywiście oprócz tego, że przegonić tę bandę, która w tej chwili tam jest, to trzeba budować tę firmę od nowa, podkreślając moim zdaniem dwie rzeczy. Jedna z nich, znacznie zwiększając udział ludzi, obywateli w tym, jak te media funkcjonują, a więc dopuścić w znacznie większym stopniu, niż to było również przedtem, różne środowiska obywatelskie, twórcze, wszelkie, które są zainteresowane tym funkcjonowaniem tych mediów, do decydowania o władzach ich i później o kontroli tego, jak one działają. A druga rzecz, którą ja uważam, należałoby zrobić, to znaczy zaakcentować bardzo silnie właśnie taki element misji mediów publicznych, który wiąże się z integrowaniem społeczności wokół pewnych spraw, które w tych mediach mogą być, które się tam mogą dziać. Do tego należy moim zdaniem rozparcelować Telewizję Polską i ośrodki Telewizji Polskiej połączyć z regionalnymi rozgłośniami Polskiego Radia, tworząc bardzo silne ośrodki mediów regionalnych, gdzie byłaby telewizja, radio i internet. Przy okazji to odpowiada tendencjom konwergencji mediów, czyli łączenia różnych w jedną firmę. I w ten sposób mielibyśmy bardzo silne takie ośrodki medialne, które są bliżej ludzi, bliżej ich spraw, które rzeczywiście są dla nich. PSL, pamiętam, pieniądze. W byłej telewizji, w której pracowaliśmy razem, no, był odpowiedzialny za ośrodki terenowe. Jaka przyszłość telewizji? Co proponuje PSL? Pieniądze to nie wszystko. Oczywiście są bardzo ważne i te źródła finansowania to jest jedno, ale
Dotacja z budżetu na początek wydaje się najrozsądniejszą propozycją, natomiast, drodzy Państwo, pieniądze nie załatwią sprawy. Jeżeli chcemy odbudować tą wiarygodność, to co ja bym zrobił? Ja bym przede wszystkim zajął się o tym, żeby stworzyć takie przepisy, które będą chroniły dziennikarzy przed naciskami politycznymi. Bez względu na to, kto rządzi, jeżeli dziennikarz będzie chroniony i nie będzie bał się o to, że za chwilę przyjdzie jakiś komisarz polityczny czy z jednej, czy z drugiej partii, to on będzie pracował rzetelnie i będzie obiektywny. I to jest podstawa, która będzie mogła odbudować wizerunek tej instytucji. Nie może być tak, że w telewizji dzisiaj za dziennikarzy podają się byli rzecznicy prasowi jednej czy drugiej partii. Bynajmniej nie mówię o sobie. Ale powiem wam jedno. A nie o mnie. Oczywiście. Ale powiem wam jedno. Dzisiaj telewizja to nie tylko kultura, oczywiście to jest bardzo ważne, ale to jest przede wszystkim informacja. Informacja, która musi być prawdziwa, a nie fake newsem. Jeżeli dzisiaj ktoś podaje fake newsa, to powinien za to również odpowiadać. Ja jeszcze do tego wrócę. To będzie temat jeszcze jednego pytania. Ale pytaliśmy o odbudowę wiarygodności. Tak, no to ja uważam, że to jest podstawa. Zabezpieczyć interes dziennikarza do tego stopnia, żeby mógł czuć się bezpieczny i wykonywać swoją pracę rzetelnie, bez obaw na to, że za chwilę dostanie jakiś telefon od naczelnego, który mu powie, no wiesz, nie ruszaj tego tematu, bo to niewygodne, bo prawda, coś tam się może wydarzyć, bo Nowogrodzka zadzwoniła. Nie. Takich rzeczy nie powinno być. No i właśnie przechodzimy do zawodu dziennikarza. Teraz pierwsze pytanie, znaczy do wszystkich panów. Pierwsze chciałbym wysłuchać Platformy Obywatelskiej. OKO.press podało, zgodnie z programem Prawa i Sprawiedliwości opublikowanym 14 września 2019 roku, partia chce utworzyć samorząd dziennikarski, który miałby dbać o standardy etyczne i zawodowe. Kto miałby oceniać dziennikarzy? Czy gdzie wyłonić rzetelnych dziennikarzy? No to bardzo pytanie proste. O etos tego zawodu. Dziennikarz kiedyś był przedstawicielem widza, teraz jest przedstawicielem partii. No to pierwsze pytanie, żeby panowie, jak odbudować zawód dziennikarza? W tym zamiarze chodzi o to, żeby panowie Karnowscy z panem Sakiewiczem weryfikowali, czy pan Żakowski i pani Olejnik na przykład, czy pan Morozowski nadają się do tego, żeby być dziennikarzami. No to jest tak grubymi nićmi szyte. Ja uważam, że to w ogóle polega na tym, że im się nie udało spacyfikować media komercyjne, generalnie w całości, prawda? Nie mają na to pomysłu, mówią coś tam o tej decentralizacji, repolonizacji. To są rzeczy, to są mrzonki, tego się nie da przeprowadzić, chyba że wyprowadzą najpierw Polskę z Unii Europejskiej. A jak odbudować natomiast zawód? W związku z tym próbują robić coś takiego, że od innej strony, prawda, jak siąść na dziennikarzach i stworzyć jakieś warunki prawdy, które będą wymuszały jakoś posłuszeństwo, prawda, ze strony tych dziennikarzy. No ja mam nadzieję, że tego nie dojdzie, aczkolwiek gdyby PiS wygrał wybory, co miejmy nadzieję, że się nie stanie, znaczy nie utworzy w rządu, to taka próba będzie podejmowana z całą pewnością. Takie próby będą podejmowane i to jest szalenie niebezpieczne. Takie rzeczy dzieją się w tego typu krajach, gdzie postępuje autokratyzm. Jak to odbudować? No mówiąc szczerze, ja nie mam pomysłu, bo my dzisiaj mamy taki podział społeczny, również i w tym środowisku, że tam nie ma autorytetów, tak jak nie ma autorytetów nigdzie, które by były szeroko uznawane. No niestety pan Kaczyński podzielił nam Polskę na pół, powiedział, że jedni są zdrajcy, a drudzy są wspaniali. No i doprowadził do takich emocji, takich podziałów, które uniemożliwiają de facto rzeczywiście jakąś dyskusję poważną na ten temat, także w takim środowisku. Ja kiedyś myślałem, że są dziennikarze i pracownicy mediów. Teraz dołożyłem do tego jeszcze propagandystów, ale jeszcze jest jeden zawód. To jest prowokator. Uważam, że w mediach od dziennikarstwa do prowokacji, to minęło 4 lata mniej więcej. Kuba, my się znamy z Jakubem, myśmy razem pracowali w dawnej telewizji. Powiedz, boli cię to? Jak odbudować zawód? Jak spowodować, żeby można było się powiedzieć, jestem dziennikarzem i ktoś szanował tę osobę? Miał zaufanie do niej. Wiesz doskonale, że boli mnie przede wszystkim to, co się dzieje z telewizją, bo wiele lat życia ta spółka towarzyszyła mi przez wiele lat życia i widzę, że to jest masakra, tak, co tam się dzieje. Znaczy, ja myślę, że tak, to co już powiedziałem na początku jest bardzo ważne, czyli pewnego rodzaju zabezpieczenie dla dziennikarzy to jest podstawa. Druga rzecz,
No w tej chwili trudno mi jest odnieść się do tego, co dzieje się obecnie, bo ja nie wiem, co z tymi ludźmi tak naprawdę zrobić. Znaczy, umówmy się, jeżeli PiS straci władzę, to część z tych pseudodziennikarzy, oni po prostu się spakują i czmychną z tego budynku i w ogóle świat o nich zapomni. Natomiast będą takie osoby, które de facto jakiś dorobek dziennikarski miały i później nagle z tego dziennikarza stały się tym propagandystą i ja nie wiem, co z tymi osobami zrobić, bo... No, czy powoływać jakąś komisje weryfikacyjne? No trudno mi jest powiedzieć. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest to, żeby szukać też wsparcia i zaplecza w mediach obywatelskich. Pytałeś o ten samorząd, tak? Ja na jedną rzecz jeszcze chciałbym Państwu tutaj zwrócić uwagę, bo ja uważam, że to nie jest tak do końca, że ten samorząd to jest walka z tymi mediami komercyjnymi, bo one sobie świetnie poradzą. Mieliśmy przykład TVN-u, nałożonej kary i jakoś się udało. PiS nie jest wszechmocny, ale wydaje mi się, że to może być przede wszystkim atak na media niezależne, które są dzisiaj w internecie. Na tych obywatelskich dziennikarzy, którzy w internecie, którzy w internecie próbują pokazywać, jak rzeczywistość wygląda, to może być na nich atak, bo oni mogą być przez ten samorząd wykluczeni po to, żeby nie móc właśnie tego robić. A nie daj Boże, taki samorząd dostanie jeszcze narzędzia w postaci tego, żeby składać doniesienia do pisowskiej prokuratury, to do takiego dziennikarza będą wpadali o 6 rano panowie w kominiarkach i będą mu wynosić cały sprzęt nagrania i Bóg wie, co jeszcze z nim zrobią. Więc to jest zagrożenie i to jest coś, przed czym musimy bardzo przestrzegać i informować o tym ludzi, bo to jest bardzo istotne. Panie Piotrze, jeszcze pan Piotr, kto powinien płacić dziennikarzom? Czy to powinni być funkcjonariusze publiczni, tak jak nauczyciele? Czy to powinien być samorząd sędziowski? Czy to kto powinien płacić? Jak spowodować, żeby dziennikarz nie bał się, żeby dziennikarz miał ochronę, żeby dziennikarz był przedstawicielem rzeczywiście widza? Dziennikarzom powinni płacić ci, dla których pracują dziennikarze, którzy zarabiają na pracy dziennikarskiej. To raz. Ale ja wrócę do tego samorządu. Samorząd można stworzyć wtedy, kiedy jest zawód zamknięty. Samorząd może być lekarski, mogą być weterynarze, mogą być prawnicy. W Polsce, w tradycji polskiej, od zarania dziennikarz to był wolny zawód. Zawsze było, mam wolny zawód, dziennikarz jest wolny człowiek. Wchodzę do wolnego zawodu, zatem nikt nie będzie koncesjonował, czy jest pan dziennikarzem, czy pan jest półdziennikarzem, czy ćwierćdziennikarzem, czy pan jest dziennikarzem pierwszej rangi, drugiej i tak dalej. Technologia też to decyduje. To, co robi PiS, jest to działanie antypolskie. A jak odbudować to, w takim razie? Jest to partia tutaj wyraźnie antypolska. Jak odbudować? Problem jest taki. Są dwie grupy zawodowe w Polsce, które się spauperyzowały i zdziadziały na własny rachunek. To są aktorzy i dziennikarze. Dziennikarze sami sobie zdziadzieli, bo pozwolili na to, żeby wydawcy i ci, którzy zarabiają na ich pracy, rządzili nimi. Pozwolili na to, żeby wmówić im, że to idziemy, zakładamy własną działalność, bo wydawcy nawiążą z nami, podpiszemy umowy gwiazdorskie. Dziennikarze zostali oszukani, wykorzystani i w tej chwili to jest proletariat zawodowy. A jaka recepta? Diagnozę znamy. Recepta jest prosta. Trzeba walić wydawców i właścicieli. Trzeba się zjednoczyć i ruszyć. No, jeżeli dziennikarz pisze materiał i prosi się 3 miesiące o zapłatę, jeżeli dziennikarz, przepraszam, zasuwa dziennikarka po Sejmie i dostaje 1200, no to przecież oczywiście może powiedzieć, to niech pani idzie na kasę do Tesco i zarobi pani więcej. Po prostu, ja mogę powiedzieć do kolegów dziennikarzy, skłóciliśmy się, zwariowaliśmy się i zrobiliśmy z siebie dziadów. Krzysztof. My się też znamy z Krzysztofem, dlatego pozwolę sobie... Mała ad vocem do tego, co powiedział Jakub Stefaniak, z którym też się znamy. No więc tak, nie, ja uważam, że jednak solą wokół PiS-u nie są media obywatelskie tak zwane, bo po prostu one
mają za małe jednak mają za małe oddziaływanie, za małe możliwości docierania do informacji i docierania z tą informacją do ludzi. To jednak nie media obywatelskie, tylko jedna wielka stacja telewizyjna, jedna wielka firma gazetowo-radiowa odkryły i jeszcze jeden koncern również gazetowy odkryły no, te potworne afery, które się ostatnio były ujawnione i w związku z tym w tym kierunku jest przewidziane jak gdyby to uderzenie. To ono ma zdyscyplinować dziennikarzy, którzy tam pracują. No właśnie wywołałeś temat media obywatelskie, niezależne media. Czy są potrzebne? Czy wspierać tego typu media? Kto powinien wspierać? Czy zrzutki na media, że ludzie dają pieniądze na media? Ale tutaj to jest pytanie do wszystkich panów, bo to jest kolejne moje pytanie o przyszłości mediów. Powiedziałeś media obywatelskie wspierać, tak, rozwijać. Tak, no tylko czy media się przebiją w tym zalewie informacji, w tym zalewie tego, co się dzieje w social mediach, co chwilę jakieś redakcje, jakieś stacyjki, jakieś programy. Media Obywatele News, no my rozmawiamy teraz w naszym studiu Obywateli News, to są media obywatelskie. Jaka jest przyszłość twoim zdaniem? Jak wspierać to? Czy wspierać, czy nie wspierać? Czy niech rynek zdecyduje? Panowie, to jest pytanie do was. Ja pierwszy? Tak. Znaczy, po pierwsze, to tu się nie do końca zgodzę z Krzysztofem, ale to jest konstruktywna dyskusja. Uważam, że tego wroga, którym powiedziałeś, PiS zna. Nie zna tego wroga, czyli mediów obywatelskich. I tak jak... Go lekceważy na razie. Lekceważy na razie, ale tak jak... ja jestem przekonany, że może dojść do takiej sytuacji, że będą próbować ograniczać internet, tak jak jest na Białorusi czy w wielu innych krajach, tak samo mogą wziąć się za media obywatelskie, które nie będą mi sprzyjały. Jak wspierać? No, jeżeli są, to jest też tak, że widzicie, nie widzicie, nasi telewizowie nie widzą, ale to jest prowizoryczne studio, ale studio, w którym jest sprzęt, który można spotkać też w każdej telewizji. Tu są ludzie, którzy są zapaleńcami, którzy są ideowcami, ich nie trzeba wspierać. Jeżeli są jakieś potrzeby, jeżeli się organizuje zrzutki, to można oczywiście w tych zrzutkach brać udział, ale przede wszystkim nie przeszkadzać. Ja uważam, że to jest już podstawa, bo jeżeli ktoś sam z siebie chce zorganizować studio, dyskusję i chce prowadzić takie obywatelskie medium, to nie powinno się mu przeszkadzać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Takie medium może być też kuźnią przyszłych kadr do mediów publicznych także, tak? Nie jest powiedziane, że osoby, które zaczynają w takich mediach obywatelskich, nie mogą później zasilić kadr tej nowej, powiedzmy, telewizji, tej telewizji po prawdziwej, dobrej zmianie. Szkoda, że Jacka Snopkiewicza z nami nie ma, bo on by mógł powiedzieć, jak dziennik telewizyjny na Wiadomości były przekształcane, bo to on w tym czasie był przecież pierwszym szefem Wiadomości i to chyba trzeba zrobić w ten sam sposób. Wiadomo, że jest trochę inne czasy są, bo trochę lat już minęło, ale nie ma innej drogi. Uwalić po prostu to, co było, zbudować na gruzach od podstaw, dać nowych ludzi, nowy brand, no i tworzyć, to też nie przyjdzie z godziny na godzinę. Potrzebujemy czasu na to, żeby wytworzyć tę markę. Skrzyknąć zapaleńców, stworzyć media obywatelskie, teraz pan Piotr. No, trzeba media obywatelskie przyszły. Trzeba wspierać i tworzyć media obywatelskie, ale ja wrócę znowu. We Francji gazety lokalne są dofinansowane przez państwo. Wiele mediów takich, na przykład jest dofinansowane przez państwo. Ja wrócę jeszcze do telewizji publicznej, bo to było, że to jest telewizja Polaków. Nie tylko Polaków, obywateli polskich, także Wietnamczyków, którzy mieszkają, Ukraińców. Panie Piotrze, czepia się pan słów. Ale mówię. Mi obywateli, nie, ale wróćmy do mediów obywatelskich. Ja się nie czepiam, ja tylko usiedziałem. Ale i skoro wszyscy płacimy podatki, tak? Nawet podobno pan prezes Banaś płaci podatki, tylko optymalizuje. I skoro nie wszyscy żyjemy z pokojów na godzinę, a raczej chcemy coś zbudować na lata i media też obywatelskie na lata, to państwo, samorządy powinny albo dofinansować, albo zwalniać. Przykładowo. Funkcjonować jak NGO-sy, organizacje pozarządowe? Przykładowo, samorządy mogą dać obniżkę lokali, tak? Mogą być jakieś wsparcie przy zakupu sprzętu. Mogą być generalnie powinny być wsparcie, bo inaczej to mamy sytuację taką, że mamy jedną gazetę lokalną,
finansowaną przez burmistrza, no i która jest kroniką jego sukcesów, tak? Więc po pierwsze, jeżeli ma być różnorodność, to podobnie tak jak jeszcze przed PiS-em było, że niektóre na przykład teatry dostawały, tak, dotacje. Tak samo media lokalne mogą mieć wsparcie, ale znowu na zasadzie różnorodności. Nie swoim, tylko wszystkim. Jest jedna firma taka mediowa, która powstała w taki sposób, znaczy przy prawdopodobnie w wsparciu jakiejś fundacji początkowym, ale funkcjonuje w oparciu w bardzo dużym stopniu o, no, jak oni to nazywają, abonament. Mówię o Okopres, prawda? Które jest tego typu właśnie, tego typu medium, które tak w taki sposób oddolny powstało i tak funkcjonuje. Nie jest firmą komercyjną, prawda? Tylko, bo przecież ja nie wiem, czy oni emitują reklamę, czy w ogóle nie emitują, ale w każdym razie na pewno... Jest przyszłość dla mediów obywatelskich, twoim zdaniem? No, na pewno jakaś jest. Rzeczywiście, że w normalnej demokracji tego typu finansowanie przez państwo na różnych szczeblach, czy to samorządu, czy gdzieś wyżej, jest rzeczą bardzo wskazaną, tak jak to jest rzeczywiście z NGO-sami. Natomiast no, w dzisiejszym państwie PiS-u oczywiście tego typu finansowanie, no wiemy co oznacza, no to oznacza wyłącznie finansowanie ich jakiejś takiej armii zwolenników. No na przykład tej w Toruniu telewizji, gdzie bardzo dużo pieniędzy rzeczywiście do tych obywatelskich mediów w Toruniu trafia z naszych podatków. Panowie, i podsumowując, nasze spotkanie, też naszą rozmowę o mediach i tego nie mogę uniknąć tematu hejtu, mowy nienawiści, która płynie z mediów, z social mediów, z internetu. Czy widzicie jakieś rozwiązanie, to pierwsze pytanie do pana Piotra, czy widzicie jakieś rozwiązanie, jak ukrócić ten zalew tej mowy nienawiści, tego hejtu, który jest wykorzystywany przecież przez farmy troli przeciwko określonym grupom społecznym. Mieliśmy przecież ostatnie przykłady z ohydzania sędziów, czy walki teraz przedwyborczej, rzucania w siebie błotem, czy tego typu, bo to jest informacja, to też są media, to są social media. Czy kontrolować je, czy zostawić, czy wprowadzić przepisy restrykcyjne za kłamstwo. Moim zdaniem ci, którzy kłamią, dziennikarze, którzy kłamią, są złodziejami. Ja ich nazywam złodziejami, bo to są złodzieje prawdy. Jak pan widzi, jak SLD widzi rozwiązanie tego problemu? Trzeba robić wszystko. Od edukacji i tak jak uczyć dzieci, że jest metoda okradania na wnuczka, tak jak jest okradanie ciebie w internecie, na no, główną informację. Dwa, trzeba już dzieci uczyć, tak jak wychowania seksualnego, także odporności na hejt w mediach. Na to, że jeżeli jest na ciebie nagonka, środowisko robi nagonkę, bądź silny, silna, nie daj się. Trzeba uczyć krytycyzmu wobec mediów. Trzeba wprowadzić mechanizmy, które będą karały, zwłaszcza tych, którzy uprawiają te gówno wiadomości za pieniądze do celów jeszcze dodatkowo politycznych czy komercyjnych. Trzeba robić wszystko. Nie ma mowy o żadnym ukróceniu hejtu, póki przywódca partii wychodzi bez żadnego trybu na trybunę i wrzeszczy o mordercach, zdrajcach i zdradzieckich mordach. Nie ma mowy o ukróceniu hejtu, kiedy wielki ośrodek medialno-katolicki w Toruniu organizuje gigantyczną nagonkę, taką kampanię nienawiści, z którą ja się zetknąłem wtedy, kiedy były konkursy koncesyjne na telewizję, na multipleksy i jakbym panom pokazał, co korespondencję, którą ja mam u siebie, którą dostawałem, wtedy ona bardziej skomplikowana, to bardziej wykwintne, no bo wymagało napisania czegoś na papierze, naklejenia znaczka, wysłania, więc to coś dużo bardziej takiego finezyjnego, można powiedzieć. Natomiast no, blusk, który się stamtąd wydobywał od tych zwolenników owej kategorii, katolickiego głosu w twoim domu, jest no, taki sam jak to, co widzimy w internecie. Więc walczyć z tym można oczywiście różnymi metodami. Edukacja, ściganie tych przestępstw po prostu w internecie, ale to będzie walka z wiatrakami. Póki ze strony tych tak ważnych opiniotwórczych elementów, jak partia rządząca i jej lider, prawda, który potrafi tak się zachowywać, a z drugiej strony część Kościoła katolickiego, która również to uprawia, to ta walka nic nie przyniesie. PSL. Przyzwoitości, ja już zawsze to powtarzam, nie da się zapisać żadną ustawą, po prostu albo się ją ma, albo nie.
Natomiast na pewno, co ja bym zrobił osobiście, sprawiłbym, że nie można byłoby publicznych pieniędzy wydawać na ten hejt. Bo jeśli ja słyszę, że jakieś ministerstwo mogło zatrudniać, no tak, nawet mogło zatrudniać jedną czy drugą hejterkę, no to krew mnie po prostu zalewa, bo to jest tak naprawdę, pieniądze nas wszystkich są wydawane na hejt, na jakieś polityczne, w ogóle dziwne fikimiki. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to myślę, że to jest kwestia tego, że niestety, ale my się przyzwyczajamy już do tego, bo ja na przykład nie mam ostatnio miesiąca, żeby mi ktoś śmierci na przykład nie życzył, albo żebym miał raka mózgu. No, różne wykwintne wpisy. Groźba karalna, artykuł 190. Co? Prośby karalne zgłaszać. Będziesz posłem, będzie ścigany to z urzędu. Groźby karalne oczywiście można zgłaszać. A sznur do szubienicy też dostałeś, bo ja tak. No właśnie, to można, moglibyśmy się licytować, ale wiecie co, ja generalnie reaguję bardzo humorystycznie na ten hejt, taki może mniej agresywny, tak? bo tego jest najwięcej. Zabić śmiechem trolla to jest najlepsze rozwiązanie. Jerzy Urban zawsze miał taki system, że drukował, eksponował te najgorsze hejty. Ale najgorsze, to jest powielanie też jakby tej informacji. Najgłupsze, dobrze, ale... Negatywne. On mógł sobie na to pozwolić, ponieważ bo był wolny jakby od hejtu. Problem polega na tym, że hejt zabija tych, którzy po prostu czują się słabi. I jeżeli znowu będziemy tworzyć społeczeństwo, które nie będzie społeczeństwem wyścigu szczurów, które nie będzie społeczeństwem takim, gdzie liczą się tylko pieniądze, gdzie liczą się tylko modne ciuchy markowe, jeżeli nie masz, to jesteś wyrzucany poza nawias, to wtedy także osłabimy taki handel. Panowie, nasz program dobiega powoli końca. Jednak niezręcznie, jak słyszę, że Jerzy Urban ma być tym, który ma wyznaczać standardy w zakresie unikania hejtu. Zostawmy, no, przepraszam pana bardzo. Zostawmy decyzję ostateczną oczywiście wyborcom. Ale ja nie jestem od tego, od gwarantowania wszystkim dobrego panowie, samopoczucia. To jest program Pierwszy Wybór. No i doszliśmy do tego momentu, kiedy zaczyna się pierwszy wybór. Widzowie też będą podejmować wybory 13 października. Krzysztof, prośba jest, 2 minuty. Przekonaj wyborców, proszę, żeby głosowali na ciebie. Proszę mówić do tamtejka. Ja przede wszystkim jestem przerażony tym, co się dzieje w Polsce i dokąd to zmierza, bo to może zmierzać w jak najgorszym kierunku. Powiedziałbym w kierunku takim, nigdy wolność i demokracja nie były dane raz na zawsze i to my z naszej historii dobrze wiemy. Ja nie mogę na to spokojnie patrzeć i, że tak powiem, stąd zaangażowałem się również w te wybory i chciałbym pracować w Sejmie na to, żeby zmieniać tę rzeczywistość i odkręcać to wszystko, co tutaj zostało nawyrabiane. Oczywiście każdy powinien się zajmować tym, na czym się zna, tak ja uważam, i nie będę mówił, że ja bym chciał na przykład reformować służbę zdrowia, bo wielokrotnie byłem pacjentem, bo jest taki jeden radny na Śląsku, który został dyrektorem szpitala i powiedział, że on świetnie się nadaje, bo był pacjentem. Więc ja tego robić nie będę, natomiast te obszary, na którym się znam, to są media i kultura. Media, w szczególności jeśli chodzi o media publiczne, co do których istnienia jestem absolutnie przekonany, że to jest konieczność, to no, trzeba będzie je zbudować od nowa, kiedy tylko tę zdeprawowaną ekipę odsunie się od władzy. Wiem, jak to zrobić. Mam rzeczywiście bardzo duże na ten temat głębokie przemyślenia. Częściowo tutaj o tym mówiłem w trakcie tego programu. Myślę, że to jest to zadanie, które ja chciałbym wykonywać i które chciałbym, żeby mi Państwo powierzyli. Dziękuję bardzo. Krzysztof Luft, okręg numer 19, Warszawa, lista numer 5, pozycja numer 21. Jakub Stefaniak. No to najtrudniejsze chyba ze wszystkich pytań dzisiejszego programu, drodzy Państwo. Ja jestem osobą skromną, więc może 2 minut nie będę mówił, ale wielu z Was mnie zna, bo śledzi mnie i w internecie za pośrednictwem mediów społecznościowych, bo tam staram się na bieżąco informować o swojej działalności. Jestem młodym politykiem, wcześniej byłem dziennikarzem i szczerze powiedziawszy przez kilkanaście lat, jak patrzyłem na to, co dzieje się w Sejmie, jak słuchałem tych często, którzy dzisiaj są moimi starszymi kolegami, to stwierdziłem, że czasami takie głupoty wygadują, że trzeba po prostu pójść i spróbować coś tam zrobić pozytywnego. Znam się także na mediach, jak wiecie, i w Komisji Kultury na pewno chciałbym się udzielać i reformować, i naprawiać telewizję publiczną, ale też przez wiele lat zajmowałem się tematami bezpieczeństwa, także myślę, że Komisja Obrony Narodowej jest bliska memu sercu i mam nadzieję, że dacie mi szansę
żeby w niej realizować swój program. Numer 3 na liście PSL, okręg podwarszawski. Wszystkiego dobrego i dobrych wyborów. Jakub Stefaniak. Dziękuję. I teraz Piotr Gadzinowski. Kiedy byłem w Sejmie i kiedy robiliśmy ustawę o Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, spotkałem się z wielkim hejtem, zwłaszcza ze strony tych, którzy zarabiali na polskim kinie, a nie chcieli na niego ułożyć. Myślę, że w tym Sejmie zrobimy ustawę, która przywróci społeczeństwu polskiemu media publiczne. Będą nie tylko publiczne, ale będą społeczne. To znaczy, że będą to nasze media. Będą to media pana, pani i także moje. I to uczyni Lewica. Dziękuję bardzo. Piotr Gadzinowski, okręg numer 19, Warszawa, listu numer 3, pozycja numer 40, ostatni na liście. A ja teraz, proszę ostatni państwa, będą pierwszymi. Niekoniecznie. A ja teraz, proszę państwa, też jest dobrze. Spełnię swój obywatelski obowiązek i zagłosuję. Pierwszy wybór, nie powiem na którego z panów. Wrzucam sobie do urny. Kiedyś może otworzymy urnę i przeczytamy. Życzę panom wszystkim sukcesów, znaczy wygrania i pójścia do parlamentu i przywrócenia tego, co zostało przewrócone, żeby media publiczne były rzeczywiście publiczne, a nie partyjne, żeby dziennikarze nie musieli się bać o swoje stanowisko, o swoją pracę, żeby mogli rzeczywiście rzetelnie przekazywać informacje dla widza i żeby widzowie znów zaufali, że czarne jest czarne, a białe jest białe tak naprawdę. I żeby ich nikt nie przekonał, żeby że jest nikt nie przekonywał, że jest inaczej. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Dzięki. I do zobaczenia 13 października przy urnach. Dziękuję. Dzięki. Dobrego. Dzięki. Dobrego. Dzięki. Dzięki.